Dzień dobry, moje kochane self-loverki. Zaczynamy dzisiaj live w tematyce, jakiej jeszcze u mnie nie było. Dzisiaj będziemy rozmawiać o duszy, o duchowości, o tym, czym jest nasza dusza, z jaką misją przychodzimy, czy każdy ma misję. I zaprosiłam do tego live'a wyjątkową osobę, gościa, która to kobieta, którą zaprosiłam. Pracuje jako numerolog, to jest jej misją, ale też bardzo mocno interesuje się tematem duchowości, ma w tym obszarze ogromną wiedzę i myślę, że naprawdę odbędziemy cudowną, wspólną rozmowę, powymieniamy się naszymi spostrzeżeniami i myślę, że będzie to dla Was, kochane self-loverki, bardzo wspierające w kontekście Waszego rozwoju, Waszej podróży do pokochania siebie. Zapraszam już. Dajcie znać jeszcze, czy technicznie, czy nas słychać. Cześć, Kaja! Cześć, cześć, witaj! Słychać mnie, widać Ciebie też, bardzo dobrze. Tak, ja Ciebie dobrze słyszę. Super, cieszę się, że udało nam się połączyć. Bardzo Ci dziękuję na samym początku za to, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy, że znalazłaś czas, żeby spotkać się ze mną i porozmawiać. Jest mi naprawdę bardzo miło. Ja dziękuję za zaproszenie. Słuchaj, ja Ciebie zaprosiłam, bo czuję bardzo mocno Twoją energię. Bardzo mnie też inspirujesz i czerpię od Ciebie dużo wiedzy. Dlatego, wiesz, jakby ja tutaj prowadzę społeczność kobiet, które pragną siebie pokochać. Sama jestem self-loverką i moje podopieczne to są kobiety, które właśnie odkrywają swoją misję, swoje powołanie. I ja podchodzę do życia holistycznie, tak? Czyli dbam o rozwój w aspekcie ciała, umysłu, ale i ducha. No i jak poczułam, że Ty jako numerolog też bardzo dużo przekazujesz tej wiedzy dotyczącej duszy i duchowości, no to pomyślałam, że no nic, tylko Ciebie zapraszam, żeby podzielić się wiedzą, tak? Żeby jakby jaka jest intencja tego spotkania, żeby nasi odbiorcy mogli dowiedzieć się więcej, poznać siebie lepiej i żeby mogli wspierać siebie, tak? W tej naszej podróży, w jakiej tutaj wszyscy jesteśmy. Więc też chciałabym, żebyś podzieliła się na pewno tym w naszej rozmowie, czym ty się zajmujesz i jak ty możesz wspierać właśnie jakby swoją misją, swoimi usługami ludzi w rozwoju. Także zacznijmy od tego, żebyś może się przedstawiła nam wszystkim i powiedziała parę słów na swój temat. Mhm. Jasne, dziękuję za takie w ogóle miłe przedstawienie, bo słuchałam i sobie myślałam, o mamo, jak miło tak słyszeć takie pozytywne słowa o sobie, także za to dziękuję. Wiesz co, ja sobie myślę, że numerologia to jest w ogóle wspaniałe narzędzie, które pomogło mi ileś lat temu, już chyba właściwie prawie 10, jak to ostatnio liczyłam. Mhm. I trochę to jest tak, że ja stałam się ambasadorką tej numerologii, bo po prostu ona niesamowicie zmieniła moje życie. Mhm. Numerologia pewnie tak trochę jak i astrologia, czy jakieś inne narzędzie takie, które pomagają odczytać jakieś informacje o nas, wydają się często dosyć magiczne, tak? Jakby tak. Sceptycy są tu jednak zniechęceni i myślą sobie, nie, no w ogóle jak z daty urodzenia coś o mnie można wyczytać, to po prostu jest absurdalne. I sporo osób jakby w tym zostaje i to też jest okej. Okay. Ja nie mam absolutnie intencji, żeby tu każdego przekonać, że numerologia jest najlepsza na świecie. Ja po prostu mam takie dosyć mocno pragmatyczne podejście do życia, które łączy też z taką gdzieś może intuicją, wyczuwaniem emocji. I numerologię traktuję jako po prostu fenomenalne narzędzie do poznawania siebie i do rozwoju osobistego. Bo ja w taki sposób też podchodziłam do niej przez wiele lat mojego życia jako do narzędzia, nie do, jako do magii czy do sposobu na uratowanie swojego życia, czy, bo my czasami idziemy tak. Właśnie, nie wiem, do astrologa, do numerologa, może czasami jeszcze do jasnowidza, do nie wiem, wróżki, do tak. Różnych takich osób. Ja sama też tak chodziłam wiele razy i trochę szukamy tam odpowiedzi. Tak. Na zasadzie, czy może mi pani powiedzieć w prawo czy w lewo?
Czy tak, teraz ja mam rzucić, tak, czy teraz mam rzucić tą pracę, czy z tym facetem to w ogóle ma sens i chcemy gdzieś dostać takie gotowe odpowiedzi. Czasami są tam bardzo cenne wskazówki, które nam pomagają, natomiast ja gdzieś wychodzę trochę z takiego założenia, że my jesteśmy paniami swojego losu i ja absolutnie, tak jak być może ileś lat temu chętnie bym komuś narzuciła swoją wolę, mówiąc, słuchaj, nie, w twoich liczbach to jest to i tamto i w ogóle bez dwóch zdań rób to czy to, to tak. Nauczyłam się, że w ten sposób jakby ja zrzucam na siebie odpowiedzialność za czyjś los. A w jaki sposób ja w ogóle mogę to zrobić? W jaki sposób ja w ogóle, mimo że mam narzędzia numerologiczne, mimo że jestem w stanie bardzo dużo powiedzieć o drugiej osobie, to nie jestem tą osobą. Ja nie czuję tego wszystkiego, co ona. Ja nie wiem tego wszystkiego, co się dzieje w jej głowie, jak ona coś reaguje, jakie ma... No, jakby każdy z nas jest tak unikalny, że tylko my wiemy, co tak naprawdę w środku nas jest i tylko my jesteśmy w stanie podjąć decyzję, która będzie dla nas dobra. Tak, oczywiście. Więc jakby tutaj dochodząc do clue tego, co chcę powiedzieć, to chciałam po prostu powiedzieć, że numerologia właśnie moim zdaniem jest takim sposobem na to, żeby lepiej zrozumieć sytuację. Czyli z jednej strony tak, kim ja jestem, jakie są moje wyzwania, trochę tak sobie ustrukturyzować w głowie, tak jakbyśmy przeszli ileś testów psychologicznych i teraz dostajemy wynik. Tak. To trochę tak wygląda. Dostajemy jakieś takie informacje o nas i my to gdzieś już pewnie czuliśmy, ale one są takie dobrze określone, dobrze nazwane, sformułowane w taki sposób, że no, te nasze myśli, te nasze takie uczucia po prostu są bardziej skonkretyzowane i to jest jedna część, a druga część my możemy zrozumieć, co teraz dzieje się w naszym życiu energetycznie, czemu sprzyjają pewne tendencje, tak, co bardziej jest wyzwaniami i mając to całe kompendium takie dotyczące nas, łatwiej możemy sami podejmować decyzje. Odpowiedzialność, jasne. Tak, jakby to jest takie moje podejście w tym wszystkim. I bardzo mocno też czuję to, że takie poznawanie siebie prowadzi do tego, że my możemy podnieść jakość swojego życia, bo rozumiemy, co potrzebujemy. Więc jak to zrozumiemy, no to w ogóle możemy szukać, możemy do czegoś dążyć, możemy gdzieś iść i sięgać po to, na czym nam zależy. Także I to jest tak piękne. W skrócie. Bardzo dziękuję Ci właśnie za to intro, bo wiesz, ja zaczęłam... z innego miejsca. Ja zaczęłam z miejsca rozwoju umysłowego, logika, psychologia, trening mentalny, przekonania, bardzo mocno też praca z ciałem, rozwój swojego ciała i czegoś mi brakowało. I czegoś mi brakowało. I całe życie, wiesz, też moja droga zawodowa, czyli te wszystkie moje, wiesz, certyfikaty, szkoły pokończone i tak dalej, plus mój rozwój mentalny, okej, okay, ale to tylko działo się tu w głowie na logikę, tylko tutaj cielesność, jakieś dążenie do jakichś ideałów, dążenie do polepszania, ciało, umysł. I nagle, jak spotkałam na swojej drodze duchowość i takie narzędzia jak astrologia, numerologia i podchodzenie do tematu energii, wibracji i jak zaczęłam traktować te obszary nie jako odpowiedzi na to, jak mam teraz żyć, teraz już doskonale będę wiedziała, tak, w którym kierunku podążać, tylko jako narzędzia i drogowskazy, co ja mogę teraz z moim życiem zrobić, o co chodzi tak naprawdę w moich misjach, w mojej karmie, w powołaniu, przeznaczeniu mojej duszy. I jak mi się to pięknie kilka lat temu wszystko połączyło, więc jakby dla mnie numerologia, bo o tym dzisiaj będziemy mówić bardziej, wspiera mój rozwój osobisty, bo to jest ciągła praca i branie odpowiedzialności za moje życie, tak? Bo mimo tego, że ja się dowiedziałam, co niosą te moje cyfry, co niesie ten wynik, to ja biorę to w łapki i ja działam. A jakby też można zacząć od innej strony, pójść do numerologa, astrologa, zaczerpnąć jakiejś wiedzy o naszej duszy, bo to jest też tematem naszego spotkania, ale potem jakby cała dalej rola polega na tym, aby iść w rozwój osobisty, w rozwój mentalny. Więc jakby czy zaczynamy od rozwoju mentalnego i czerpiemy z numerologii, czy z numerologii, to tak czy siak dalej idzie ten rozwój, dalej idzie ten wgląd w siebie.
No więc teraz zacznijmy od podstaw, bo może niektóre osoby, które tutaj są, jeszcze nie dotknęły tematyki duszy. Może dla kogoś jest to temat krępujący, obcy, być może są związane jakieś ograniczające przekonania z tym, więc jakbyś mogła powiedzieć też jako nie tylko numerolog, ale po prostu jako kobieta, dziewczyna, która się tym interesuje, czym dla ciebie jest dusza? Jak ty podchodzisz do tego? Czy ty czujesz na co dzień obecność swojej duszy w twoim życiu? Jak to jest? Jak ty odbierasz duchowość na co dzień? Zastanawiam się, bo w sumie to nigdy nie jest nie łatwo ująć słowami. Tak, bo nigdy nie zastanawiałam się w takim codziennym ujęciu, jak to wygląda. Ja bardziej sobie myślę, że nasze jakby to, czym tu jesteśmy, tak? Jesteśmy jakby człowiekiem, nie wiem, jesteśmy ciałem, jesteśmy energią, no jakby składamy się z bardzo różnych elementów, tak być może to można nazwać. Tak. I między innymi naszą częścią jest dusza, czyli to jest taki, nie wiem, czy to jest energia, element, w każdym razie coś, co po prostu funkcjonuje od zarania dziejów, czyli jakby to ciało jest na to życie, nie wiem, to doświadczenie, które zbieraliśmy w tym życiu, no to pamiętamy mniej więcej, natomiast ta dusza niesie coś takiego mądrzejszego, głębszego, z większym doświadczeniem i to też jest w nas. I teraz sobie myślę, że generalnie jak się rodzimy jako dzieci, to bardzo często my mamy połączenie z tą duszą. To jest dla nas takie naturalne. My bardzo intuicyjnie robimy wiele rzeczy. No, gdzieś tam pewnie jako żyjąc jesteśmy trochę ustawiani, karceni, dotychczas pewnie bardziej uczeni, żeby nie korzystać z tej takiej naszej intuicji, tylko kierować się jakimiś logicznymi wskazówkami, bo ten nasz świat dotychczas w erze ryb, jakby którą mieliśmy 2,5 tysiąca lat, to był bardziej skupiony na takim patriarchacie, czyli bardziej logiczne myślenie, takie z umysłu. Tak. No i więc jakby my w tym życiu tam trochę tak bardziej skupiamy się na tych rzeczach przyziemnych, konkretnych, to jak działamy, nie wiem, za i przeciw przy podejmowaniu decyzji. I w ten sposób trochę się oddalamy od nas, bo ta dusza to jest dla mnie po prostu to takie moje ja, to taka moja prawda i nie wiem, czy ja ją czuję na co dzień. To jest chyba po prostu coś takiego, że ja chcę mieć z tym elementem siebie połączenie, bo w momencie, kiedy ja mam to połączenie na co dzień, to po prostu żyje mi się lepiej, bo ja robię rzeczy, które są dla mnie dobre, więc ja się lepiej z nimi czuję, mniej mam frustracji, mniej mam takiego poczucia, że znowu coś zrobiłam i jakoś tak mi źle, ale w sumie do końca nie wiem, o co chodzi, tak? Po prostu tak jakby jesteśmy bardziej zbalansowani, jest więcej spokoju w nas. Więc nie wiem, czy mogę to nazwać taką mądrością wewnętrzną, tak? To pewnie intuicja się na to składa, też jakieś połączenie z czymś wyższym, bo no, jakby nasza dusza jest ważna, ale my też jesteśmy podłączeni do, nie wiem, jedni to nazwą źródło, inni Bogiem, Tak, inni uniwersem, no jakby każdy tak. gdzieś tam to w jakiś sposób dla siebie taki komfortowy określi, ale no faktem jest, że nie jesteśmy tutaj sami, nie jesteśmy sami sobie tą swoją duszą. Więc ta dusza trochę też jakby z numerologii to tak określamy i w wielu innych naukach, czy może nie wiem, jak to nazwać, nurtach, jest takie podejście, że my przychodząc tutaj w dane wcielenie, nasza dusza jakby wybiera, nad czym mamy pracować, co jest naszym wyzwaniem. No i teraz jak my orientujemy się, że to tak działa, czyli to nie jest tak, że te wszystkie przeciwności, co nam przychodzą, to jest jakaś złośliwość losu, tylko my sobie sami je zażyczyliśmy, no to w ogóle Dokładnie. jest takie, no nie, nie żartujcie, to jak to? To, że tutaj mi tak trudno w pracy i mój szef jest złośliwy, to ja sobie to zażyczyłam? Niemożliwe, tak? I jakby jest takie w ogóle, no najpierw jest trochę takie zdziwienie, bo przecież żyjemy w kompletnie innym przeświadczeniu, często w roli w ogóle ofiary, która czuje się pokrzywdzona, że w ogóle ciągle ją coś trudnego spotyka.
No więc jakby to jest taka bardzo złożona rzecz. Nie wiem, czy jakby umiem tak wprost odpowiedzieć na to twoje pytanie, ale myślę sobie, że po prostu w momencie, kiedy zaczynamy z tą naszą duszą się łączyć, to tam po prostu jest tyle odpowiedzi, tyle wskazówek, tyle takiej po prostu prawdy, z którą nam zaczyna się żyć lepiej, lżej, bardziej szczęśliwie, bardziej naturalnie, tak jakby po prostu dobrze. I to, co powiedziałaś, ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Jak my jesteśmy połączeni z tą duszą, powiedziałaś o tym, o mądrości i o spokoju. I właśnie ja, jak weszłam na ścieżkę duchową i zaczęłam łączyć się z tą moją duszą, do mojego życia przyszło bardzo dużo takiej życiowej wiedzy na mój temat i właśnie tego spokoju. I tutaj, Kaja, ja mam całą stronę pytań No, proszę. i moich odbiorców. Właśnie w tym kontekście, wiesz, bo też już zaczęłaś ten wątek, ja będę to ciągnąć teraz. Właśnie trudnych doświadczeń, misji, bardzo dużo moich też podopiecznych, z którymi pracuję nad rozwojem mentalnym, pokochaniem siebie. Kobiety często borykają się z aspektem wybaczania, wybaczania trudnym rodzicom. Tacie, mamie, dlaczego ja muszę czegoś takiego doświadczać? Spotykają mnie traumy, dlaczego ja czuję się ofiarą, i tak dalej, i tak dalej. A jak wchodzimy w tematykę duchowości, jest nam to o wiele łatwiej zrozumieć i odpuścić. No i teraz powiedz nam tutaj, czy nasza dusza ma misję, ma swoje przeznaczenie i jak właśnie może nam się to manifestować w życiu? Czego my możemy doświadczać, aby spełnić naszą misję? Ja może zacznę trochę jakby krok wcześniej do odpowiedzi na to pytanie, tak? Generalnie jakby my, jak dusza się tworzy, czyli jakby ta energia, która ma być naszą duszą, no to powiedzmy jest na tym stanie takim zero. I załóżmy, że dąży do takiego poziomu powiedzmy 100, tak? I ten Tak. poziom 100 to jest poziom takiego rozwoju, który ona chce osiągnąć przez prawdopodobnie set różnych wcieleń. Wcieleń. No i teraz my, wchodząc w różne wcielenia, doświadczamy różnych rzeczy, tak? Czyli jakby rozwój nie dzieje się przez to, że będziemy siedzieć na kanapie w kapciach i będzie nam wygodnie, tak w skrócie, tylko rozwój dzieje się przez to, że jest ból, że jest niewygodnie, że coś nam przeszkadza, że z czymś sobie nie radzimy. Ból się, znaczy nie ból, tylko ten rozwój jakby pojawia się wtedy, kiedy jest jakaś niewygoda, kiedy jest jakiś dyskomfort, kiedy my czujemy, że musimy coś zmienić, żeby iść dalej. No i jakby dusza, wchodząc w każde kolejne wcielenie, po prostu jakby wybiera sobie rzeczy, które spowodują, że ona będzie wzrastać. I Tak. teraz, ja zawsze jakby w ogóle, kiedy zaczęłam się interesować tematem duchowości, to wynikło to trochę z tego, że nie do końca mogłam zrozumieć, jakby Kościół mi tego nie tłumaczył, nauki Kościoła, dlaczego jedni mają po prostu jak z płatka. No życie takie usłane różami, że w ogóle aż trudno uwierzyć, a inni niczego by nie robili. Tutaj przeciwność, tam znowu wiatr w oczy wieje. I ja tak jakby nie odnajdywałam odpowiedzi na to, dlaczego. I w Ja momencie, też. kiedy, no właśnie, w momencie, kiedy zrozumiałam tą ideę w ogóle reinkarnacji, to ja sobie pomyślałam, że chyba musiałam być Matką Teresą w zeszłym wcieleniu, oczywiście w cudzysłowie, kimś pokroju Matki Teresy, bo mam tak dobre życie, tak? To nie chodzi o to, że moje życie jest usłane różami. Jest mnóstwo wyzwań, jest mnóstwo rzeczy, z którymi pracuję, ale ja jakby postrzegałam, że mam dużo więcej, może szczęścia, tak, że część rzeczy mi uchodzi na sucho, że może część rzeczy przychodzi mi z większą łatwością. Tak jakoś postrzegałam to wszystko. No i właśnie, i okazuje się, że po prostu to ma głębszy sens, bo my sobie wybieramy, jakie dane wcielenie ma dla nas być. W numerologii na przykład można sprawdzić, czy mamy liczby karmiczne, tak? Na przykład w dniu urodzenia możemy mieć liczby karmiczne, tak? Nie wiem, 13, 14, 15, 16, tam jeszcze 19 i 26, jak jesteśmy urodzeni tego dnia, no to już oznacza, że mamy jakąś dodatkową karmę, jakieś dodatkowe wyzwanie. I teraz ktoś może powiedzieć, no przekleństwo.
po prostu urodziłem się, będzie mi trudniej, no co za po prostu beznadzieja, tak? A w Jak to momencie, może kiedy, zblokować? tak, Też a trzeba w umieć momencie, jakby kiedy, no tak. właśnie, my sobie uświadomimy, że to chodzi o to, że my mamy większą szansę wzrostu. Że może ci, którzy mają takie Tak. wygodne życie i siedzą sobie w tych kapciach i jakby mają wszystko, co potrzebują, to być może oni też mieli mieć takie wcielenie, bo się nacharowali w kilku poprzednich. Natomiast oni jakby pewnie będą rozwijać się być może wolniej, być może trochę w innych obszarach, bo też nie wiemy, co się dzieje w ich głowie i z czym mają trudność albo łatwość. Natomiast to są trochę okazje, te wszystkie momenty, w których my czujemy niewygodę, to są okazje do tego, żeby się rozwinąć, żeby siebie poznać lepiej, żeby wejść na wyższy poziom. Właśnie. No to tutaj tak, temat reinkarnacji. Bo też jakby dla mnie, to ja przyjęłam tą prawdę o reinkarnacji, więc to jak ciebie słucham, dla mnie to jest oczywiste. Natomiast będziemy rozmawiać w tym stylu dzisiaj. Nie chcemy tutaj nikogo namawiać i nakłaniać, czy mają wierzyć w reinkarnację, czy mają w nią nie wierzyć, jakkolwiek, tak? Przyjmijmy, że tak, że reinkarnujemy, że są wcielenia, że życie nie kończy się w tym naszym dzisiaj życiu, jeżeli nasze ciało umrze i to już jest koniec, przyjmijmy, że reinkarnujemy i będziemy wcielać się, tak, w kolejne ciała, w przyszłe pokolenia. No i teraz wcielenia. No i słuchaj, pytanie moje brzmi, czy to jest tak, może masz taką wiedzę, czy my reinkarnując wcielenia na wcielenie wzrastamy i jakby rozwijamy się naszą tą samą świadomość, czy może być tak, że nasza dusza reinkarnując na przykład doznaje takiego regresu. Czy wiesz, wciela się w... Rozumiesz, o co mi chodzi? To znaczy tak, w ogóle ciekawą informacją jest to, że możemy być jednocześnie w kilku wcieleniach. No właśnie, no właśnie. Jest coś takiego, być może, nie wiem, z osób, które nas tu słuchają, znacie, jest taka książka Dom dusz, chyba, tak to się nazywa, doktora Newtona, i tam generalnie jest jakby opisana cała, jak to funkcjonuje według tego, co jemu udało się uzyskać na podstawie bardzo wielu hipnoz i regresingów, które wykonał na swoich pacjentach. I Tak. oni opowiadali mu po prostu o tym, co widzieli, wracając do właśnie tego domu dusz, który jest takim przystankiem między tymi wcieleniami. No i jest tak, no generalnie, wiesz, nie jestem ci w stanie, nie jestem tutaj ekspertem, jak to się wszystko odbywa, ale ja to widzę w taki sposób, że to nie do końca chodzi o regres. My trochę mamy różne umiejętności, tak? Nie wiem, tu jest umiejętność zdobywania pewności siebie, tutaj może ciężkiej pracy albo sumiennej, tu kochania, tutaj, tak jak nie wiem, mamy na przykład same czakry, tak? Czakra podstawy mówi o tym, że mamy zbudować pewność siebie, podstawę, potem idziemy dalej, aż dojdziemy na przykład do czakry serca, który mówi o kochaniu siebie. No i teraz to nie jest tak, że my wchodzimy w pierwsze wcielenie i już po prostu wszystko naraz bierzemy i jedźmy po prostu po wszystkich wyzwaniach i te, co się uda, to jakby przerobimy, a te, co się nie uda, no to trudno i w następnym wcieleniu to samo. Dusza sobie wybiera różne wyzwania, różne cele na dane życie, różną karmę. I może być tak, że my tego w ogóle nie przerobimy. Tak? Może być tak, że tego nie przerobimy, że w ogóle narobimy więcej szkód niż korzyści, że nie rozwiniemy się, nie podejmiemy jakoś tych wyzwań, które dusza dla nas przygotowała na to wcielenie. I wtedy to może trochę zostać sobie, albo w duszę kolejne wcielenie wybierze, w którym znowu będzie to przerabiała, albo skupi się na czymś innym. No i teraz trudno to rozpatrywać w kategorii regresu czy nie regresu, bo powiedzmy, ja w tym wcieleniu przerabiam, nie wiem, miłość do siebie i załóżmy, w jakimś tam stopniu mi się to uda, no i reinkarnuję do kolejnego wcielenia i na przykład ta miłość do siebie zupełnie odchodzi, bo ja teraz będę pracowała nad sumiennym budowaniem podstaw, nie wiem, pewności siebie czy czegoś tam. Inne obszary. Tak, to nie do końca chodzi o regres, progres. Chodzi o to, że my w tym finalnym rozwoju mamy być taką pełnią, całością, która po prostu, no jakby
jeżeli gdzieś tam znacie tą ideę czakr, może to bardziej Wam to zobrazuje, tak? Tak. Przeszliśmy przez wszystkie te punkty, od początku, od jakby kości ogonowej do najwyższej czakry głowy i już to wszystko niżej, ta energia jest stabilna, zharmonizowana, tak? I my wtedy możemy dopiero się wznieść na ten wyższy poziom. Jeżeli któraś czakra nie będzie działać, to my po prostu gdzieś możemy być wyżej, ale nie będziemy mogli w pełni z tego korzystać. Nie wiem, w buddyzmie to jest nazwane oświecenie, w jakichś innych ideologiach, może tak to mówimy, bo buddyzm nie jest religią, nazywa się to jakimś dojściem do światła, różne to jest nirwaną, tak. Niektórzy nazywają, tak? Tak. I ja to wszystko rozumiem jako właśnie takie dążenie do wyższego rozwoju, ale to nie trwa 5 wcieleń, nawet nie trwa 10. My jako świat jesteśmy na przykład teraz dopiero na poziomie 4. czakry z 7, czyli właśnie tej miłości do siebie. I większość osób w ogóle jest niżej niż ta 4. czakra, czyli na poziomie w ogóle pewności siebie, takiego budowania tego, że wiem, jaka jest moja wartość, że mam w sobie siłę, żeby to zakomunikować do świata. Więc my jesteśmy jeszcze bardzo, jeszcze długi rozwój przed nami, tak? Bo też świat daje odpowiednią wibrację. My jako dusze w tym... Z tym możemy być czasami trochę wyżej, bo są osoby bardziej rozwinięte, na przykład jak Dalai Lama, tak? Czy pewnie ileś tam jest jeszcze wiele innych osób takich uduchowionych i oni ciągną do góry tą energetykę, bo każdy, kto się rozwija, jakby powoduje, że my wszyscy wzrastamy, tak? Tak? Czyli jak ja zaczynam ze sobą pracować, to moje otoczenie z tego korzysta i każdy w ten sposób może podnosić wibracje jakby ziemi. Więc tak, może odpowiem. Tyle mam pytań. Słuchaj, ile mamy wcieleń? Czy jest to zbadane? Ile mamy? No właśnie, i ile czasu nasza dusza po śmierci czeka? I gdzie czeka? Zanim się wcieli w nowe. Wiesz co, nie jestem ci w stanie odpowiedzieć, ile mamy wcieleń. Wydaje mi się, że w ogóle nie ma tego określonego. Wiem, że na przykład jak ja robiłam hipnozy, to tam była mowa typu 600-700 wcieleń. To są takie grube liczby, to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie o tak przerobić te wszystkie rzeczy. My od początku świata przerabiamy różne rzeczy, tak? Byliśmy w tych wszystkich wcieleniach od początku świata. Poczekaj, bo miałam jakąś myśl, coś chciałam powiedzieć. A, wiem. Jest coś takiego, że jak tworzy się ta nasza dusza, to jakby, nie wiem, nazwijmy to, że to jest takie DNA duszy, z niego powstaje kilka duszy, czyli my mamy takie jakby bliźniacze dusze. Tak? Nie wiadomo, ile tych dusz jest. Być może ktoś wie, natomiast ja nie wiem. Generalnie tych dusz może być, nie wiem, 5 takich samych, 6 takich samych i one idą sobie, że tak powiem, w tą machinę tych reinkarnacji, rozwoju i tak dalej i się rozwijają. No i teraz może być tak, że to się nazywa bliźniaczy płomień. Właśnie. Taka dusza bliźniacza. Tak. I teraz może być tak, że ja na przykład spotkam mój bliźniaczy płomień w tym wcieleniu i okaże się, czyli jakby ta dusza z tego samego DNA co ja, okaże się, że ona jest, nie wiem, dużo bardziej rozwinięta, że jakoś przez te wszystkie wcielenia, które przechodziła, ona bardziej podejmowała te wyzwania, bardziej pracowała nad sobą albo coś innego spowodowało, że po prostu jest bardziej rozwinięta. I ten bliźniaczy płomień ja spotykam po to, żeby on dał mi taki mocny impuls duchowy, żebym ja mogła się niesamowicie rozwinąć. Czyli powiedzmy, dostaję takiego kopniaka w tyłek, który powoduje, że w tym biegu w maratonie ja nagle zaczynam przyspieszać i dobiegam tam dużo szybciej. Tylko to jest często bardzo trudne doświadczenie. Dokładnie. No bo wzrost znowu jest przez pracowanie nad różnymi rzeczami. I tak, ja nigdy nie spotkałam, znaczy w tym życiu, tak, nie spotkałam swojego bliźniaczego płomienia, więc mogę to tylko opowiedzieć jakby z historii, które słyszałam, ale to są naprawdę często po prostu takie doświadczenia, że jakieś i depresje, i jakieś po prostu strasznie trudne emocje, dokładnie, ale kiedy my przez to przejdziemy, to po prostu jakby ta światłość, która się przez nami otwiera, to w ogóle się wydaje, jakbyśmy Pana Boga za nogi złapali w cudzysłowie,
Także no to jest jakby być może taka odpowiedź, ile mamy wcieleń, jak to wszystko wygląda. To jest po prostu ścieżka rozwoju. Wiesz, Nie wiem, czy ktoś w ogóle wie, ile mamy wcieleń. Nie wiem. Tak, ja tak zadałam takie pytanie, to jest jedno z pytań też od moich odbiorców. Natomiast myślę, że tematyka duchowości też skłania nas do zaufania, nie do odszukiwania konkretnych odpowiedzi na konkretne zjawiska. Tutaj po prostu trzeba zaufać w dużej mierze i odpuścić, tak? Więc tutaj ja też jakby jestem za tym, że po prostu przyjmuję to do wiadomości, że jeszcze pewne obszary są niezbadane i że wcieleń może być mnóstwo. A z tym bliźniaczym płomieniem, wiesz, ja miałam takie doświadczenia, ja to nazywam dwoma bardzo mocnymi punktami zwrotnymi w moim życiu, które wydarzyły się w towarzystwie dwóch odrębnych osób. I ja nie wiem, czy to są moje bliźniacze płomienie, czy nie. I da się to sprawdzić. Pytanie, czy po co to w ogóle sprawdzać, tak? Nie, Było da się, da możliwe. się. Da się to sprawdzić, czy ktoś był naszym bliźniaczym Tak. płomieniem. Numerologia też pomaga w tym? Nie, nie, nie. Numerologia jakby bardziej się skupia, przynajmniej jakby numerologia, którą ja znam i o takiej, której słyszałam, bo być może są jeszcze inne narzędzia, z którymi po prostu nie Tak. jestem zaznajomiona, ale numerologia bardziej się skupia trochę na tym, co w tym życiu, do czego dążymy, jak się rozwijać, jaki jest nasz proces, czyli bardziej tak, Aha, no właśnie myślę, że bardziej trochę pragmatycznie, ale jeżeli chodzi o jakby takie kwestie związane z wcieleniami, duszami, tym, kto jest naszą, nie wiem, bratnią duszą, bliźniaczym płomieniem, czy może jakby, czy w ogóle się znamy z zeszłych wcieleń z daną osobą, to dla mnie fenomenalnym narzędziem tutaj jest hipnoza. I jakby to jest w sumie jedyne narzędzie, które ja próbowałam i w którym jakby dowiedziałam się tych wszystkich rzeczy. No bo oczywiście można też iść do wróżki, do jakiegoś jasnowidza i oni nam mówią pewne rzeczy, no ale to jest bardziej tak, że my to po prostu słyszymy i no i jakby okej, okay, no to można Przez wziąć. ich filtr Tak, jakoś. natomiast po prostu jak ja robiłam te hipnozy, to jest tak, że ja się tego dowiaduję sama, ja to słyszę od siebie. Czyli jakby ten hipnoterapeuta zadaje mi pewne pytania i ja po prostu w sobie słyszę te odpowiedzi, więc dla mnie no, to jest bezbłędne. Tam nie ma jakby czegoś nieautentycznego. Ja to po prostu czuję, rozumiem, wiem. Także no, to jest dla mnie najlepsze, ale być może są też inne narzędzia. Nie wiem, może któraś tutaj z osób obserwujących coś zna, wie. Ale dziękuję, że się tym dzielisz właśnie, bo to jest też piękne, że ty się rozwijasz i ty szukasz odpowiedzi w sobie, tak? Na bazie swojego życia i doświadczania. Ja próbowałam hipnozy, która doprowadziła mnie do mojego wewnętrznego dziecka, taka regresyjna. W tym wcieleniu tak po prostu spotkałam się z małą Madzią z dzieciństwa, więc to jest takie moje doświadczenie, które bardzo dużo wniosło do mojego życia. A hipnoza dotycząca poprzednich wcieleń jest jeszcze przede mną. Bardzo czuję, że jakby czuję wołanie w tym kierunku, żeby tego doświadczyć, żeby tego spróbować. No dobrze, lecimy dalej z pytaniami, bo kartka się nie kończy. I teraz tak, czy my wybieramy nasze ciało fizyczne, my, czy dusza wybiera swoje ciało fizyczne i czy wybiera rodzinę, do której wchodzi? Rodzinę wybiera. Wybieramy konkretne okoliczności, w których się rodzimy, czyli tak jak czasami kobiety, ja sama jestem mamą i mamy różne emocje wobec tego, jak wyglądał poród, jak wyglądała ciąża, bo dowiemy się, że to ma znaczenie dla osobowości naszego dziecka, czy jego tak. emocji, odczuwania, to wszystko wybiera ta dusza, która się rodzi. Tak, oczywiście ja jako matka też mam w określony sposób przeżyć ten poród, bo to też jest dla mnie jakaś lekcja, jakieś doświadczenie, jakieś bycie też w takim no, intensywnym doświadczeniu, tak to nazwijmy, ale już my wybieramy tak naprawdę wszystko. No, z numerologicznego punktu widzenia wybieramy datę urodzenia, wybieramy nasze imiona, czyli to też jakby rodzicom się wydaje, że je wybierają, ale no, w jakiś sposób wpadają na te imiona. Także to nie są przypadki. Te imiona takie mają być. No i tak, no, wybieramy naszych rodziców, wybieramy nasze właśnie rodzeństwo, wybieramy miejsce, kraj, to jakie będą nasze okoliczności. No jakby to nasze dzieciństwo, tak? Co tak. więcej, często
jakby te najbliższe nasze osoby to są dusze, które my znamy już z poprzednich wcieleń, bo No jest takie właśnie. pojęcie jak właśnie rodzina dusz czy grupa dusz, nie wiem jak różne pewnie są tutaj nomenklatury, ale generalnie chodzi o to, że my będąc w tej grupie dusz przerabiamy z wcielenia na wcielenie te same problemy mniej więcej, tak? No bo ja rodząc się w określonej rodzinie dziedziczę jakieś schematy, które mają moi rodzice, często przerabiamy to samo, często potem się, tak jak i lekarze pytają, ma pani jakieś choroby w rodzinie? No bo my to dziedziczymy, tak? I tak samo dziedziczymy sposoby myślenia, więc my jako grupa dusz przerabiamy te same rzeczy i często reinkarnujemy w różnych wcieleniach, w różnych kompozycjach, tak? Czasami moja mama jest moją siostrą, czasami moim dzieckiem, czasami moim mężem, czasami moja teściowa jest kimś tam, więc my wszyscy się bardzo często znamy i w momencie, kiedy przerobimy już jakiś, nie wiem, obszar, tak? To dołączamy do innej grupy dusz, z którą przerabiamy sobie coś innego. Tak. Aby wzrastać dalej. Tak. I też wydaje mi się, że jest trochę coś takiego, że możemy czasami sobie te grupy zamieniać. Czyli to nie jest tak, że my przez 50 wcieleń idziemy z jedną grupą, tylko możemy mieć prawdopodobnie kilka tych grup, tak? Bo trochę raz przerobimy to, trochę raz przerobimy tamto. Natomiast to jest jakaś taka moja wolna interpretacja tego. No ale jakby, no, trochę tak pewnie jest, że nie do końca my to wszystko wiemy. To są pewne rzeczy, które dowiemy się właśnie z tych hipnoz, dowiemy się, niektóre bardziej uświadomione osoby pewnie w swojej medytacji mogą wejść i dostać różne informacje. Tak, Więc, medytacje. No właśnie, więc jakby to są takie rzeczy, które no, są jeszcze niezbadane do końca, tak jak właśnie mówiłaś. I zobacz, Kaja, jak to może pomóc wielu osobom, które mają pretensje za to, co mi moja mama zrobiła, jakie mi tata zafundował dzieciństwo. Tata mnie zostawił, porzucił naszą rodzinę. Mój były partner zrobi mi to i to. I niekiedy skupiamy się na bólu, żalu, pretensjach, obwinianiu. A jak przyjmiemy tą koncepcję, że nasza dusza wybrała sobie takie towarzystwo, wybrała sobie taką rodzinę, takie dzieciństwo, aby doświadczać, bo ja tak to rozumiem, aby uczyć się, odrabiać swoje lekcje, to ja przynajmniej, jakby to zrewolucjonizowało moje podejście do bólu, do traumy, bo też mam jakieś za mną. Natomiast jasne, każdy z nas ma. Duchowość i wejście właśnie w tą interpretację pozwoliło mi uwolnić się, wiesz, i wejść na wibrację wdzięczności. Wdzięczności za to, że ja mogę tego doświadczać, że ja odpuszczam im i zrobię wszystko, żeby brać tą odpowiedzialność i przełamywać, nie wiem, czy dobrze mówię, moją karmę, czy po prostu odrabiać lekcje. I to jest to, że my możemy, i to jest pytanie do ciebie, słyszałam, jeżeli wzrastamy, rozwijamy się duchowo, mentalnie, uzdrawiamy siebie, czy my możemy uzdrawiać nasze pokolenia, 7 pokoleń wstecz i 7 pokoleń w przód? Słyszałam coś takiego, nie wiem. To znaczy tak, to nie odpowiem na to pytanie, bo w sumie nigdy jakoś chyba nie prowadziłam jakby z nikim takiej rozmowy o tym, żeby ktoś mi stricte powiedział, ale że to jest akurat 7 wstecz czy 7 w przód. Ale na pewno jest tak, że my przerabiając w sobie pewne kody rodowe, to też zresztą w numerologii nawet akurat widać, że jakie kody rodowe dostajemy z linii kobiet, jakie kody rodowe dostajemy z linii mężczyzn od taty, bo mówi o tym nasz dzień urodzenia i miesiąc urodzenia i one po prostu no, bardzo jasno mówią, co idzie z linii kobiet, co idzie z linii mężczyzn od taty, tak, a z linii kobiet od mamy i w związku z tym my pracując nad sobą niejako, no tak, uzdrawiamy ten kod, jeżeli go przerobimy, jeżeli go w jakiś sposób przełamiemy, jeżeli go uzdrowimy, więc kolejne pokolenia, tak, moja córka czy mój syn już nie będą tego dziedziczyć w taki sposób, ale właśnie. Moje dzieci też wybierając mnie jako mamę, one wiedzą, że ja to będę przerabiała, tak, bo oczywiście może być tak, że ja się pewnych rzeczy nie podejmę, że jednak zrezygnuję, że nie przerobię jakichś rzeczy w moim życiu. Natomiast gdzieś, no, jak dzieci się już rodzą, my jesteśmy na pewnym etapie naszego życia, że już często trochę widać, jaka jest tendencja, czy ja idę w to
uzdrawianie różnych rzeczy, czy jednak poddaje się po prostu temu i nie chce. To jest też tak, że czasami to akurat jest taka ciekawostka, że w ciąży, bo ja się zastanawiałam kiedyś, kiedy ta dusza wchodzi w to ciało. Tak? To jak przy poczęciu, przy porodzie, no kiedy to się wszystko dzieje. I zdarza się czasami tak, że na przykład dusza dziecka wchodzi w ciało, w swoje ciało jakby w ciąży w którymś miesiącu i rezygnuje. I na przykład wchodzi inna dusza. Tak? Oczywiście tak. Albo jest poronienie, bo jednak żadna dusza nie decyduje się podjąć tego wcielenia w tym momencie. Także tam się bardzo różne rzeczy dzieją energetycznie, ale na pewno jest tak, że my pracując nad sobą uzdrawiamy różne rzeczy, uzdrawiamy relacje wokół nas i właśnie uzdrawiamy też... Ja na przykład byłam jakiś czas temu właśnie na ustawieniach hellingerowskich. Raz to próbowałam. Jeszcze nie do końca wiem, czy i jakie są tego efekty, bo jakoś nie miałam okazji jeszcze tego skonfrontować z tą osobą, z którą pracowałam tam z mojej rodziny. I to było bardzo ciekawe, bo tam się okazało, że po prostu za tą naszą jakąś trudnością w komunikacji stoi coś, iluś tam przed pokoleń, jakichś rodów, coś, co po prostu było niewyjaśnione, źle zrozumiane. I tam faktycznie wchodziliśmy w jakby energię tych rodów. Czyli jeżeli ja tam coś uzdrowiłam, ja do czegoś podeszłam, myśmy się tam przeprosili, tak, te dusze na jakimś tam innym poziomie, no to uzdrawia to, co dzieje się teraz w naszym życiu. Więc zdecydowanie odpowiedź jest tak, tylko po prostu nie wiem, czy te siódemki w dwie strony jakby działają. I wiesz, ja też usłyszałam, jak byłam, ja nawet nie wiem, ta osoba była astrologiem, trochę może też zczerpała z numerologii, trochę też może czuła, nie wiem. Natomiast usłyszałam o pewnej mojej traumie, której doświadczałam w jakimś poprzednim wcieleniu. Natomiast ja powiedziałam tej osobie, że to, co ona mi teraz opisuje jako traumę z mojego poprzedniego wcielenia, mi się to zmanifestowało w moim życiu kilka lat temu. I dostałam informację, że takie największe traumy my możemy dziedziczyć, w cudzysłowie. Tak, żeby jeszcze bardziej je przepracować, żeby jeszcze wyciągnąć lekcje jeszcze raz, czy jeszcze mocniej. No my prawdopodobnie ich nie przerobiliśmy. Po prostu to są rzeczy, które zostały nieprzerobione i dusza kolejny raz, ja na przykład właśnie będąc na hipnozie w tym roku, dowiedziałam się, weszłam jakby w wcielenie, gdzie byłam mężczyzną, który na koniec swojego życia, jakby ja widziałam, że on się po prostu powiesił, bo stwierdził, że nie jest w stanie wypełnić swojego celu, który miał na to życie, czyli właśnie zbudować dom, w którym będzie rodzina i takie tętniące życiem miejsce. I on po prostu stwierdził, że w tamtych okolicznościach, w których już był, to już nie jest w stanie tego zrobić. I ja ten cel przeniosłam na to życie, bo wtedy go nie zrealizowałam, tak? No i pytanie, no pewnie teraz jest większa szansa, bo tam już było dosyć kiepsko faktycznie, żeby to zrealizować. Natomiast też mogę to zrealizować albo mogę nie zrealizować i to się będzie przenosiło dalej. Traumy jak najbardziej też... Ile słyszy się o tym, że osoby na przykład, które w tych obozach koncentracyjnych, czy w ogóle podczas wojen różnych doświadczały takich bardzo silnych, traumatycznych rzeczy, nawet przed śmiercią, nawet zginęły w jakiś taki sposób okrutny i one niosą to doświadczenie na to życie. Na przykład są osoby, które z niewyjaśnionych względów, nie wiem, boją się pryszniców, albo jakieś mają fisia na punkcie swoich włosów głowy, bo na przykład właśnie ścięto im głowę i w ten sposób umarły. Więc to są takie bardzo jakieś niuanse, niewyjaśnione rzeczy. My czasami, wydaje mi się, że nie do końca jakby jesteśmy w stanie z tym coś zrobić, może coś oswoić. Tak, ale naprawdę jakby dla mnie hipnoza, właśnie regresing, bo to jest stricte wtedy wchodzenie w te poprzednie wcielenia, żeby zrozumieć pewne zależności, które są w naszym obecnym życiu, jest niesamowicie pomocną metodą, ale też to nie jest tak, że każdy sobie pójdzie na regresing i, że tak powiem, dostanie, wiesz, o rozjaśnienia, bo
Po pierwsze, to musi być odpowiedni moment w naszym życiu. Czasami my jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby pewne rzeczy usłyszeć. Po drugie, Oczywiście. my też musimy trochę ze sobą pracować. Jakby to nie jest tak, że ja żyję w jakimś takim stricte materialnym świecie, w jakimś ogólnym chaosie i ja tam pójdę, usiądę i nagle wejdę w hipnozę. No nie, ja muszę być w jakiś sposób blisko siebie. Fajnie, Tak. jeżeli na przykład medytuję co jakiś czas albo robię jakieś takie praktyki, które pomagają mi być bardziej świadomą. Ja wtedy mogę wejść w ten stan. Ja mogę wtedy spotkać się z tą moją duszą. Ten hipnoterapeuta to nie robi tam, wiecie, tak jak Otóż z to. filmów, że mnie wprowadza w trans. Ja po Tak, prostu tak. unoszę się nad ziemią. No, a Tylko to powiedzmy też jest moja praca. O przebodźcowaniu, o tych czasach, w których żyjemy, tak? Ja też medytuję z moimi podopiecznymi, czy prowadzę w kursach medytację i niektórzy mówią, nie mogę wejść, nie mogę wejść w medytację. Ta medytacja nie działa, albo nie umiem medytować. A to trzeba się po prostu do tego przygotować i też trzeba małymi krokami, tak? Minimalizować te bodźce zewnątrz i tak jak mówisz, zaglądać do siebie, tak? Stawać się... Być bliżej siebie, ja też używam tego sformułowania, być blisko siebie. A to, co mówisz o dziedziczeniu tych traum, wiesz, ja też usłyszałam, że w jakimś poprzednim wcieleniu umarłam na płuca. Zmarłam, zmarniałam, umarłam na płuca, a ja mam w tym wcieleniu astmę. Totalna biologia się też nam kłania tutaj, Tak, natomiast tak. to też byłby oddzielny temat na oddzielny live. A powiedz mi jeszcze taki temat. No, trudny dla wielu osób. Ja bardzo transformuję temat śmierci, nastawienia do śmierci. Kiedyś paraliżujący strach obezwładniał mnie, gdy po prostu myślałam o odchodzeniu czy moim, czy moich bliskich. Natomiast duchowość pomaga mi i koncepcja dusz pomaga mi bardzo w oswojeniu tego. I powiedz mi, wiele też moich podopiecznych przeżywa żałobę, przeżywa smutek czy strach właśnie. Jak to jest z naszym, stricte z naszą śmiercią? Czy nasza dusza decyduje o tym, że to już jej czas, że już odchodzi z tego ciała, idzie gdzieś dalej? Czy może też się wydarzać coś takiego jak nagły wypadek, tak? Śmierć nie naturalna z powodu już wieku, tylko nagły wypadek, morderstwo. I to też jest wybór naszej duszy? To znaczy tak, ja ci, jakby nie znam tutaj takiej odpowiedzi na 100%. Mogę powiedzieć o tym, co wiem, co jakby słyszałam, co, nie wiem, zobaczyłam w Tak. swoich regresingach. Jeżeli chodzi o to... To znaczy tak, ja na przykład usłyszałam kiedyś od wróżki, w której byłam wiele, wiele lat temu, ona mi powiedziała, że jak sobie nie wyhodujesz żadnego raka, to będziesz żyła długo. Aha. No i teraz ja wtedy nie do końca tak wiedziałam, jak sobie wyhoduję, no to co ja mam na wpływ, jakby w ogóle byłam na trochę innym poziomie myślenia o chorobach. I teraz myślę sobie tak. Choroby, bo jakby to może być taki pierwszy temat, który wiąże się ze śmiercią, czy byciem blisko w ogóle śmierci, bardzo często mogą się wiązać z tym, że my faktycznie nie przerabiamy pewnych rzeczy i ta nasza dusza coraz silniej nas doświadcza, żebyśmy się wreszcie wzięli za siebie i żebyśmy wreszcie zwrócili uwagę na te, nie wiem, emocje, które chowamy, na to, co nie chcemy. To, na to, z czym nie chcemy się spotkać, więc to jest jakby taka pierwsza, moim zdaniem, tutaj geneza. Drugie jest to, że my możemy to często dziedziczyć właśnie rodowo, to jest jakaś tam właśnie lekcja do przerobienia, to jest coś, co po prostu ma być naszym wyzwaniem na życie, co spowoduje, że bardziej wzrośniemy. Tak? Nie wiem, ktoś rodzi się z niepełnosprawnością albo we wczesnym wieku, nie wiem, ma jakąś właśnie wypadek, który powoduje, że jest ograniczony ruchowo, czy w jakiś inny sposób po prostu Tak. żyje mu się trudniej. I to może być właśnie jego lekcja, że on w ten sposób ma się nauczyć pewnych rzeczy, że właśnie tak, aż tak trudną karmę dostał na to życie, ale jeżeli dostał, to znaczy, że jest w stanie to przerobić. Oczywiście to, co ja mówię, wydaje się takie być może przemądrzałe, bo sama nie jestem niepełnosprawna, sama jestem jakby zdrowa, więc ja to wszystko mówię tylko z takich
z takiej pozycji, że po prostu o tym słyszałam, że o tym czytałam, że rozmawiałam o tym z różnymi osobami, byłam na jakichś szkoleniach, ale zdaję sobie sprawę z tego, pewnie, no niestety teoretycznie, że w ogóle spojrzenie na swoją chorobę w taki sposób, to jest, musi być bardzo, bardzo trudne. Tak. Więc tak jakby staram się bardziej lekko o tym powiedzieć i nie narzucam, że to musi być tak, ale to jest to, o czym ja słyszałam. Jest jeszcze wiele jeden osób... aspekt. Jest wiele osób czerpie mądrość ze swojej choroby właśnie. To są osoby, które zaglądają w głąb siebie, tak? I czerpią mądrość ze swojego trudu. Albo często też słyszy się o takich historiach, że właśnie jakaś choroba była punktem zwrotnym. Oczywiście. I spowodowała, że się opamiętaliśmy. Tak. I nagle nasze życie odwróciło się o 180 stopni. I jest wdzięczność za tą chorobę na przykład. Tak, ale tak jak mówię, no nie chcę tutaj narzucać pewnych rzeczy, bo wiem, że to jest bardzo trudny temat. Jeżeli chodzi o taką nagłą śmierć, to jogiczne na przykład podejście jest takie, że nagły wypadek i taka śmierć niezaplanowana jest często dlatego, że dusza stwierdza, że po prostu nie da się już wykonać tego celu, który ona tutaj miała. Aha. Po prostu tak się jakoś zakałapućkała, taka jest sytuacja, że po prostu się nie da i jest tragiczny wypadek i bardzo często ona od razu reinkarnuje w kolejne wcielenie, w którym ma to samo wyzwanie. I to jest jakby jogiczne podejście, że ta nagła śmierć w ten sposób jest często tłumaczona, ale też wyobrażam sobie, że mogą być takie sytuacje, że tak się miało stać, bo to miała być lekcja na przykład dla moich bliskich. I ja jako dusza godzę się umrzeć w tragicznym wypadku, żeby inni mogli przerobić jakieś lekcje. Więc to jest tak, że tutaj no to są tak złożone tematy, tak wszystko zależy od wszystkiego, że myślę, że bardzo ciekawie jest po prostu patrzeć trochę inaczej na tą śmierć i to na pewno bardzo dużo ułatwia, co nie zmienia faktu, że jak to się pojawia, no to my przede wszystkim jesteśmy ludźmi i bardzo trudno jest no jakby nie czuć tej żałoby, nie czuć tej straty, nie czuć tego, emocje, że tak, po prostu. Tak, więc no ja też nie doświadczyłam żadnej takiej straty w swoim życiu, także też mówię o tym teoretycznie, ale wyobrażam sobie, że no to jest po prostu bardzo, bardzo trudne. Natomiast zgadzam się z tym, co powiedziałaś, że jakby nawet samo myślenie o śmierci staje się trochę prostsze. Tak. Tak, staje się to, co się potem dzieje faktycznie, jak ona następuje, no to oczywiście jest na pewno trudne, ale prostszym jest nawet pomyślenie o tym, że tak się kiedyś stanie, że tak po prostu ludzie umierają, no więc... Tutaj ktoś pisze nam komentarz, nagła śmierć może być też lekcją dla rodziców, czy rodzeństwa, czy partnera. Ja też to tak czuję, bo być może dana osoba ma doświadczyć straty. Tak. Dlatego ktoś odchodzi. Też tutaj mówię od moich podopiecznych, też to są pytania gdzieś z mojej głowy. Często trudno nam jest zrozumieć, gdy ktoś jest mordercą, że ktoś się wciela w takie życie, że jest, ma być przestępcą, ma być mordercą, ma nieść krzywdę. Jaki to człowiek, jaka to osoba? Czy możemy mieć tak złe misje w naszym życiu? I jak do tego podejść? Powiem Ci, że to jest też dla mnie ciekawy temat. Przyznam, że tutaj to są jedyne jakieś moje takie domysły niesprawdzone, niezweryfikowane z osobami, które jakoś być może pewnie lepiej niż ja się na tym znają. Moim zdaniem mogą być też różne sytuacje. Czasami jest tak, że my po prostu już nie radzimy sobie z tym, co przychodzi i po prostu schodzimy na tą, nazwijmy sobie, ciemną stronę mocy i po prostu nie przerabiamy właśnie naszego wcielenia, znaczy naszego wyzwania. Tak, tak. Trudno mi powiedzieć, czy jest tak, że my rodzimy się i mamy być źli. Jakby teoretycznie z założenia tych dusz, no to tak nie wynika. Jak ja na przykład też robię analizy numerologiczne, to ja wiem, że my możemy wchodzić w pozytywne jakby cechy danych liczb, możemy też wchodzić w negatywne. Więc gdzieś ja mimo wszystko wierzę, że trochę to jest nasz wybór, że my schodzimy na taką ścieżkę, natomiast być może po prostu jeszcze o czymś nie wiem i
I faktycznie jest tak, że ktoś rodzi się właśnie po to, żeby takim być dla innych na przykład, bo tak się umówił, że w takie życie wejdzie, że takie rzeczy innym zrobi. Natomiast pewnie też są takie sytuacje, kiedy my zrobiliśmy kiedyś komuś coś złego i teraz w tym wcieleniu ta osoba nam się odpłaca. Nie wiem, czy to jest wtedy śmierć, nie wiem, czy to jest wtedy morderstwo, ale możemy doświadczać bardzo dużo zła od jakiejś osoby, bo po prostu dusze się tak umówiły, że w tym wcieleniu karma ma się wyczyścić i ja mam doświadczyć tego złego, co kiedyś zrobiłam komuś. I zejdźmy na przykład z takiej tematyki bardzo mocno trudnej pod tytułem morderstwo, ale na przykład z też trud pod tytułem tata opuszcza rodzinę. Ja tego doświadczyłam. Mój tata postanowił odejść od naszej rodziny. I ja jestem już dzisiaj bardzo okej z tym faktem i po latach odbudowałam nawet kontakt z moim tatą i co więcej, bardzo starałam skupić się na pozytywach tego doświadczenia. Cierpiałam połowę życia. Uważałam się za ofiarę, odczuwałam ogromny brak miłości, ale dzięki temu ja jestem self-loverką dzisiaj, czyli kobietą, która pokochała siebie i pomaga innym kobietom tego doświadczać. Więc biorę to za takie doświadczenie, które pokazało mi moją misję, że ja miałam mieć rozerwane serce na pół, że ja miałam zostać opuszczona przez mężczyznę, nie doznać w ogóle przez większość mojego życia pierwiastka męskiego, bo też miałam ogromne problemy z relacjami. I biorę sobie to za to, że mój tata miał taką misję, że on przyszedł właśnie między innymi po to, żeby zostawić moją rodzinę, żeby sprawić, jakby, żeby przez niego, dzięki niemu nastąpił rozpad. I dziś o tym rozmawiam nawet z moją mamą, tak? I już potrafimy o tym rozmawiać i transformować ten ból i tę krzywdę. Ja dzisiaj już nawet tego nie uważam za krzywdę. I jak ja weszłam na ten poziom, to już naprawdę zrobiło mi się o wiele lepiej. I ktoś może uważać mnie za dziwną, natomiast ja tak wybieram. Mi tak jest lepiej. I ja na tym buduję mój rozwój. I to też chyba zależy, chyba na pewno tak, że zawsze mamy wybór, jak my podejdziemy do naszego życia, jak my podejdziemy do naszych doświadczeń, do naszej misji, prawda? Bo to chyba nie jest tak, że przychodzimy na tą ziemię, idziemy do numerologa na przykład, dowiadujemy się wszystkiego i nie robimy nic. Tak jak też powiedziałaś, że osiadamy na kanapę, niech się dzieje, czekam na manifestację, tylko też działam, mogę też zmieniać bieg mojego życia, prawda? Mogę to sama znaczy sobie mogę decydować, moim zdaniem jest tak, że po prostu pewne rzeczy się dzieją, ale moją decyzją jest, co z tym zrobię. Przychodzi do mnie oferta pracy, ale ja decyduję, podpiszę tą umowę, czy jej nie podpiszę. Tak. I tak samo, tak jak ty powiedziałaś, twój tata was opuścił i to jest twoja decyzja, jak ty na to zareagujesz. Będziesz czuć urazę całe życie, czy nawiążesz z nim relację od nowa i spróbujesz zrozumieć, po co to się zdarzyło. I jeszcze na tym zbudujesz swój sukces, tak? I będziesz z innymi dzielić się tym, w jaki sposób zbudować tą miłość w sobie, mimo trudnych doświadczeń. Bo absolutnie nie byłabyś w stanie o tym tak opowiadać, gdybyś nie doświadczyła tak trudnego doświadczenia w tym obszarze. Dokładnie. No powiem Ci, że to jest naprawdę temat, który potrafi uzdrowić. I ktoś tutaj też zadał pytanie, że jak to rozwój przez trud, rozwój tylko przez cierpienie? Możliwe, że nie tylko. Natomiast jeżeli my potrafimy spojrzeć na cierpienie i na nasze trudy właśnie z takiej perspektywy, że to jest plan naszej duszy, że ja jako dusza wybrałam sobie takiego tatę, który miał mnie zostawić, tak? I to bardzo zmienia perspektywę. Jeszcze mamy chwilkę czasu, wiem, że też niezbyt dużo, bo uciekasz, natomiast jak może masz taką wiedzę, jakby ja jak wchodząc w duchowość, odeszłam od jakiejkolwiek religii. Jestem bardzo wierząca, ale wierzę w energię, w siłę wyższą, wierzę w duszę. Ale jest koncepcja nieba, piekła i czyśćca. I co możesz nam powiedzieć o tym, czy faktycznie dusze idą do nieba? Gdzieś są w tym domu dusz, gdzie jest dobrze, gdzie jest niebo? Czy dusze też idą do jakiegoś potępienia i to jest to piekło, gdzie się dzieje czyściec? Niektórzy myślą, że czyściec to jest tu na ziemi. Co możesz nam o tym w kilku zdaniach powiedzieć? Według tej książki właśnie doktora Newtona o domu dusz jest tak, że jeżeli ja przychodzę z wcielenia, w którym czyniłam zło, czyli przychodzę z bardzo niskimi wibracjami, tak? Moja dusza jakby jest taka
no, zeszła na niskie wibracje, to ja w tym domu dusz, że tak powiem, jest pokój, w którym po prostu taka dusza tam siada i ona jest tam doenergetyzowywana. Tam w tym domu dusz nikt nie ocenia tego, co ty robiłaś. Po prostu wszyscy tam są duszami, wszyscy wchodzimy, wcielenia, wracamy i jakby to jest normalne. Tam to, co ziemskie, bo nam się z perspektywy tutaj ziemi wydaje, o, to jest złe, o, to jest dobre, ten, nie wiem, opuścił, ten pomógł, ten coś tam. I jakby my to oceniamy, ale z perspektywy, jakbyśmy tak trochę wyżej sobie z tego spojrzeli, to są po prostu jakieś doświadczenia, to są po prostu jakieś emocje, to są po prostu no takie rzeczy, które, nie wiem, w skali świata, w skali jakiejś takiej ogromnej ziemskiej, są po prostu jakąś rzeczą, która się wydarzyła. Są wydarzeniem, o może tak to należy nazwać. I jedne rzeczy po prostu podwyższają nasze wibracje, inne rzeczy obniżają nasze wibracje. Tak. I jakby w ten sposób to jest trochę traktowane. Czyli ja sobie przychodzę i na przykład, nie wiem, moje wibracje są na poziomie 10%. No to masz, siadaj, dokręcaj tam się, dowibrowuj się, bo idziesz w kolejne wcielenie i potrzebujesz siły na przykład. Nikt tam nie ocenia, co się działo. I to jest w tym domu dusz. Tak, to jest w tym domu dusz. Jakby to jest, no to tak nazwane. Oczywiście to też wszystko jest w jakiś sposób tak nazwane, żebyśmy my sobie mogli to wytłumaczyć, jakoś wyobrazić, lepiej zrozumieć, pojąć naszym umysłem, który chce myśleć logicznie i jakimi schematami, tym, co jest nam znane. Natomiast no to po prostu są jakieś energie, jakieś łączenia się. Ja na przykład, będąc właśnie w tych moich hipnozach, spotykałam się też z moim przewodnikiem duchowym, bo każdy z nas ma takiego przewodnika i on też często pomaga właśnie naszej duszy w danym życiu. Czyli on jakby godzi się na to, żeby być naszym wsparciem, żeby właśnie czasami dać nam jakąś wskazówkę, może czasami kopniaka, może czasami uszczypnąć i powiedzieć, no weźże się za tą robotę, no co tu tak siedzisz, nie? Także to jest też fajne, bo ja właśnie z nim się spotkałam, jemu zadawałam wiele pytań. I to też było kroniki naprawdę Akaszy takie... chyba pozwalają nam spotkać się z naszymi przewodnikami. Też o tym słyszałam. Możliwe, bo ja akurat o kronikach się nie wiem za dużo, poza tym, że istnieją, ale też tak słyszałam, że tam jest duże źródło wiedzy, choć też wiem, że są różne opinie, nie wiem finalnie, jak to z tymi kronikami tam jest, czy tam się grzebie, czy nie grzebie, także nie będę tu się wypowiadać. Natomiast no na pewno po prostu jak trochę zaczyna się na to wszystko patrzeć, że to jest taka... dusza, po prostu wszystko, co się dzieje, to są lekcje. To, że ktoś mnie zdenerwował, to miało być dla mnie, bo ja się dowiedziałam o sobie, że coś mnie denerwuje. No to po prostu to życie trochę zaczyna nabierać innego wymiaru i to nie jest tak, że my, że ja na przykład już teraz mogę powiedzieć, o, to już mnie nic nie denerwuje, jak przychodzi zdenerwowanie, to ja sobie obserwuję i myślę, o, przyszło zdenerwowanie. No to tak, tak nie tak. jest. No, ja się tak samo wpieniam. Czasami po prostu huknę, krzyknę, ale to chodzi o to, jak szybko ja jestem w stanie zobaczyć, że to jest jakaś emocja. Że po prostu to jest jakiś stan, w który ja wpadłam i zastanowić się, okej, to teraz jestem w jakimś rozchwianiu, co mogę zrobić, żeby wrócić do tego mojego balansu. Tak, i wypracować sobie jakieś metody, techniki, coś, co dla nas działa i po prostu robić to regularnie, bo to jest po prostu praca na całe życie. To nie jest tak, że my się dowiemy teraz o sobie czegoś i stwierdzimy, no to super, to już mamy remedium, połknęłam tabletkę szczęścia i jest super. To jest codzienna rutyna i praca, żeby być blisko siebie cały czas. Czyli to I będzie ta rozwój. medytacja, to będzie to uczenie się, nie wiem, ktoś może robi jogę, ktoś może spaceruje, ktoś może w jakiś inny sposób czyni to, żeby codziennie być blisko siebie. Także też to jest taka niewygodne jakby się tego dowiedzieć, że po prostu coś trzeba robić codziennie. I tak samo jak pracuję nad tym, że nie wiem, moje zęby są zdrowe, bo codziennie je myję, a nie jakbym je myła raz na rok, no to raczej byłoby licho, albo jakbym tylko chodziła do dentysty raz na rok, żeby mnie tam podreperował. To jest taka duchowa jest higiena to samo. Po prostu, tak? Żeby dokonywać takiej duchowej higieny. I ja jak weszłam na ścieżkę rozwoju duchowego, to nie zapominam o sobie. Ja też tak tłumaczę
że codziennie, jeżeli mamy, jesteśmy w związku partnerskim, mieszkamy z kimś, to codziennie witamy się z tą osobą. Jak mamy jakiegoś zwierzaka, codziennie się witamy z tym zwierzakiem. A dlaczego nie witamy się ze sobą? Dlaczego tak bardzo zapominamy o sobie? I to też jest to zwracanie uwagi na siebie, na swoje emocje, na uczucia, na to, czy mi coś służy, czy nie. I tutaj jeszcze jest jedno bardzo ciekawe pytanie. Czy nasza dusza już na samym początku wie, jak będzie wyglądało jej życie do końca? Nie, no bo nie wie, jakie będziemy podejmować decyzje. No właśnie. To jest ta nasza wolna wola. Tak, i to jest ta wolna wola, dokładnie. Jeszcze miałam jakieś pytanie tak na szybko o tych równoległych rzeczywistościach, bo wiesz, powiem Ci o moim doświadczeniu. 1 listopada, nie wiem, czy to przypadek, czy nie, miałam sen. Przyśniło mi się, że umieram i to był bardzo przyjemny sen. To był sen błogi, o bardzo przyjemnych, łagodnych emocjach. Widziałam siebie w podobnym wieku, gdzie zostałam postrzelona w serce. Czułam, jak uchodzi ze mnie życie, czułam, jak uchodzi ze mnie krew z mojego ciała. I mówiłam, że w tym wcieleniu już wykonałam swoją misję. Odchodzę teraz stąd kontynuować ją w innym wcieleniu. Taką misję właśnie kochania siebie. Wiesz, gdzie ja czuję, że teraz mam tą misję. I tak pomyślałam sobie, czy aby może mi się przyśniłam ja z równoległej rzeczywistości, która właśnie, wiesz, gdzieś tam po prostu odchodzi, czy równoległe rzeczywistości dzieją się w tym samym czasie. I co o tym sądzisz? Wiem, że to jeszcze to jest temat w ogóle niezbadany, ale co ty o tym sądzisz, Kaja? Wiesz co, jeśli chodzi o sny, to znaczy tak, no to jest jakby każdego indywidualne doświadczenie, też śnienie, więc ja mogę coś powiedzieć, ale tak naprawdę to ty będziesz wiedziała najlepiej, czego dotyczył twój sen, bo samo umieranie w śnie to jest też takie symboliczne jakby przejście, że jakaś cząstka nas po prostu tak jakby dokonało się, już pewna praca się dokonała i teraz wchodzę na wyższy poziom, więc nie wiem, jak o tym mówiłaś, to ja jakoś sobie pomyślałam, że to po prostu dotyczy jakiegoś twojego być może rozwoju tutaj, tak? Że coś się dokonało i teraz coś nowego zaczyna się dziać wyżej. Ale to, tak jak mówię, to twoje odczucie jest najważniejsze. Natomiast jeśli chodzi o te równoległe wcielenia, to jest tak, z tego co ja wiem, że my powiedzmy mamy pulę 100%. Tak, naszej energii, naszej duszy. I teraz dusza decyduje się, że na przykład bierze 40% i idzie w jakieś tam wcielenie ziemskie. Czasami to jest tak, że to wcielenie jest na innej planecie, ale załóżmy, że ziemskie. I mając 40% swojej energii, no to powiedzmy, ja nie jestem w stanie wziąć na siebie jakichś mega dużych wyzwań. Bo mam tylko 40%, tak? A na przykład w drugim wcieleniu mam 60%, no to już mogę powiedzmy coś ambitniejszego tutaj przerabiać, albo jakąś ważniejszą misję wypełnić, coś, co wymaga większej siły, większej pracy. Więc ja bardziej w taki sposób to rozumiem. Powiem Ci, że nie słyszałam, ale no to tak jakby, wiesz, to nie jest tak, że jak ja nie słyszałam, to w związku z tym to nie istnieje, że ktoś miał jakieś takie sny dotyczące jego równoległego wcielenia. Bardziej, częściej jakby mówi się, że coś dotyczy naszych poprzednich wcieleń, albo naszych przyszłych, albo to jest jakaś wskazówka dla nas. No ale tak jak mówię, no to wiesz, to jest, że tak powiem, temat rzeka, to oczywiście jest niezbadane, więc absolutnie nie przesądzam, co to było i czego dotyczyło, ale jeżeli to było tak piękne doświadczenie, to na pewno może mówić tylko o czymś pozytywnym dla ciebie. Też tak sądzę, przyjmuję to tak do mnie. Dobrze, Kaja, będziemy powoli kończyć. Bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłaś się ogromem swojej wiedzy, że przeznaczyłaś swój cenny czas na to spotkanie. Może też padały pytania o to, żeby polecić kogoś od hipnozy, polecić książki. Może zróbmy tak, że ja odezwę się do Ciebie jeszcze w wiadomości. Jeżeli będziesz chciała mi polecić coś ze swojego doświadczenia, czy konkretne osoby, czy książki, dobrze, to ja się Ciebie o to zapytam i wstawimy to do siebie na przykład na relacje. Ale jeszcze może zechcesz zaprosić do siebie właśnie na taką sesję numerologiczną. Może ktoś będzie chciał skorzystać. Czy można u ciebie przyjść na taką sesję i dowiedzieć się co nieco?
O swojej Wiesz duszy? co, ja się skupiam na takich analizach opisowych, bo widzę, że ludzie lubią mieć takie, wiesz, lepiej im się te analizy, jak mają opisane, jak mogą do tego wrócić. Także jak wejdziecie sobie na mój profil, to pod opisem jest link do mojej strony internetowej. Tam możecie sobie zobaczyć, jakie są analizy numerologiczne dostępne. Przez stronę można je zamówić. Natomiast jeżeli są osoby, które są jeszcze bardziej zainteresowane poznawaniem siebie dogłębnie, to zapraszam dzisiaj na mój live o 20, bo będę mówiła o moim nowym, wielkim projekcie, który jest takim naprawdę pewnie spełnieniem moich wielu marzeń. O, cudownie. Tak, i chcę się jakby z nim podzielić. Myślę, że to będzie coś, co spodoba się wielu osobom i będzie wartościowe, także jeszcze nie Ja mogę będę. mówić, bo inauguracja jest dzisiaj o 20, także zapraszam. Oczywiście ciebie też bardzo mi miło, że chcesz być. Ale jeżeli, tak jak mówię, właśnie analiza siebie, też analiza biznesowa, bo i firmy można analizować, i związek można analizować, to po to wszystko zapraszam na moją stronę. Oczywiście możecie pytać, pisać do mnie, jak macie jakieś wątpliwości, co wybrać, o co chodzi, co w ogóle można robić, to Cudownie. jak najbardziej też odpowiadam i zapraszam. I bardzo też Cudownie. dziękuję za tą rozmowę, bo te wszystkie pytania są też dla mnie takie inspirujące i wiesz, jak ty mi je zadajesz, to ja też od innej strony zaczynam się zastanawiać nad pewnymi rzeczami. Tak, cudownie. Ja bardzo lubię się spotykać, też bardzo lubię sama prowadzić live, ale właśnie zawsze jak robimy, jak są live w duetach, to pytanie, które przybiega z drugiej strony, daje nam też inne spojrzenie, tak? I pomaga zajrzeć głębiej w siebie, żeby dać tą odpowiedź. To jest przepiękna wymiana energii. Bardzo Ci dziękuję. Będę o 20, bo bardzo Ci kibicuję, więc czekam, co tam się u Ciebie wydarzy. Dziękuję Ci serdecznie i co? Pozostajemy w kontakcie. Pozdrawiam. Tak, ja Pa, też pa. bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.